pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam was serdecznie w stroju dnia z wesela. Jesteśmy właśnie pod Stargardem Szczecińskim w Pęzinie. W zamku w Pęzinie, to jest zamek, który powstał na przełomie XIV i XV wieku i tutaj odbędzie się za chwilę ślub i wesele vlogerki mojej przyjaciółki, czyli Karoliny Baszak. I Karolina i Przemek zaprosili nas i właśnie za chwilę będziemy świętować ich szczęście, ich dzień, ich miłość. Powiem wam, że ogólnie tutaj przepięknie ten zamek wygląda. To wygląda jak z gry o tron, jakbyśmy się przenieśli w czasie. Bardzo fajny obiekt. I chciałam wam powiedzieć, zanim już zaczniemy się weselić, że tak powiem, co mam dzisiaj na sobie. A dzisiaj na sobie mam kombinezon z Answera w takiej wersji wieczorowej, eleganckiej. Stwierdziłam, że jest on fajną alternatywą do sukienki po prostu. I świetnie się nadaje na wesele. Trzy moje ulubione kolory jak zwykle, czyli czerń, biel i czerwień. Czyli czarno-biały, elegancki kombinezon. Do tego wielkie kwiaty. Skąd one są? Z Lindex. Ale ja je kupiłam, wiecie co... ponad rok temu, półtora roku temu, to są trzy takie wielkie broszki, które sobie po prostu koło siebie przypięłam i one tworzą taki tutaj ciekawy, trochę folkowy, przełamujący, przyciągający uwagę element. Bardzo fajnie się komponują właśnie z tym kombinezonem. Do tego jeszcze czerwone szpilki z Hegos, moje najwygodniejsze, kopertówka nieśmiertelna z mąki, każdą imprezę z nią obskakuję, ale też pasuje mi idealnie, czerwone usta i właściwie, słuchajcie, strój jest bardzo prosty, natomiast jest bardzo mocny w wyrazie i myślę, że fajny, czuję się w nim świetnie i mam zamiar się świetnie bawić. Także jeszcze raz oficjalnie, Karolino, Przemku, wszystkiego dobrego wam życzymy na nowej drodze życia. My już w takim razie idziemy, bo za chwilę będziemy jechać do kościoła, później będzie wesele. Znając Karolinę i jak widzę, jak to wszystko wygląda, to będzie bardzo piękne, ładne wesele. Już nie mogę się go po prostu doczekać. Zresztą widać to po mnie, jestem bardzo podekscytowana. Także mam nadzieję, że ten strój, taka alternatywa dla weselnej sukienki, właściwie nie weselnej, tylko na wesele sukienki, wam się podoba. Dajcie znać, trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz Karolina i Przemek, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa.